Siemanko wszystkim, z tej strony Jacu, a dzisiaj sobie zrobimy kolejnego Overwatcha, idziemy z kolejnym Overwatchem. Jacu Hon skracza do akcji i kolejna część wpada na mój kanał, także jak widzicie, mamy tutaj mapę o nazwie Agencji. Pierwszy raz w życiu robię Overwatcha na tej mapie, także może być ciekawie. Jedziemy z tym koksem, święta się zbliżają i jedziemy z tym koksem. Mamy naszego pana podejrzanego, oj. Husky 35, podejrzany minus 1. O co tu chodzi? Chwila, trzeba ogarnąć, jest siódma runda, antyterroryści wygrywają 7-0. Nie, jest ósma runda, przepraszam. 7-0 wygrywają antyterroryści. Husky ma 35-0-0. To on powinien być zreportowany, a nie podejrzany. Czemu on jest teraz ten zreportowany? No nic, zobaczymy, włączymy sobie to. O co tu w ogóle chodzi? Dobra, prześwietlenie jest włączone. Co to jest? Co to jest za Overwatch? Słuchajcie. Husky? No ten Husky coś może mieć, nie? No same banie i to jeszcze z Digla, nie? No na pewno ma aimbota i to wszystko, nie? Ale co? Czemu ten podejrzany jest? I on... O, ruszył się. O, super. Dobra, ruszył się. Pięknie. Dobra. No i co teraz? Co to jest? Czy wy to widzicie na tej mapie? Czterech stoją na respie. Teraz on wkracza do akcji. No nie, no słuchajcie, co to jest? Co to jest za Overwatch? Ej, słuchajcie, nie chcę nic gadać, nie? Udostępniajcie ten film. Ja pierwszy raz na oczy widzę takiego Overwatcha. Co tu się dzieje? To są boty czy co to jest? Nie, no to są normalni ludzie. Na czym to polega? Czemu oni tak kampią na respie? Patrzą się choćby boty. Nie mam pojęcia, na czym to polega, ty. Ej, to jest serio dziwne. Czy oni się po prostu ze sobą ugadali, czy ja nie wiem, co... Na czym to polega? No tak to by wyglądało, choćby się jakieś dwa teamy się ugadały ze sobą, wzięli tą samą mapę po prostu i sobie po prostu nabijali fragi, ale... No zobaczcie, no... Oni się patrzą gdzieś... A teraz co jest najlepsze? Czy ich teraz... Znaczy, czy go teraz tego pana podejrzanego? Tamten się kręci. O co tu chodzi? Czy go po prostu osądzić o cheaty, nie? Bo jako tako chyba cheatów nie ma. Taką mam nadzieję. Nie, słuchajcie, co to jest za turniej? Co to jest? No słuchajcie, no patrzcie na to. Nie, no cheatów on nie ma, no nie ma cheatów po prostu, ale... Naprawdę, ej, ja jestem w szoku. Nie, słuchajcie, jak te rundy mają tak wyglądać, to ja to po prostu będę... Ten się tu kręci. Ja to będę po prostu przyspieszał, bo to nie ma sensu, nie? Ale naprawdę, udostępnijcie ten film i naprawdę... No nie wiem, czy byście takiego w ogóle widzieli, takiego Overwatcha, nie? Jeżeli się widzieli takiego Overwatcha... To dajcie oczywiście znać w komentarzu, ale ja pierwszy na oczy takie coś widzę. No, ten filmik się będzie nazywał najdziwniejszy Overwatch na świecie, naprawdę. Nie wiem, o co tu w ogóle chodzi. Nie, to nie ma sensu. Wybaczcie, ja zrobię tylko jednego Overwatcha. Bo ogólnie jest taka sprawa, że za 10 minut idę na siatkówkę. Także to jest taki taki szybki Overwatch, ale naprawdę jestem w szoku. No co to jest w ogóle? Oni kampią się gdzieś, patrzą. Choćby boty nieruchome. Nie, to nie ma sensu, dobra. Ale teraz po co to podchodzi, nie? I teraz właśnie, i teraz jest wielkie pytanie. Po co to podchodzi? Bo tak, na pewno to nie jest aimbot, na pewno to nie jest wallhack. Inne zewnętrzne wspomaganie, chwila, to no, każdy rozsądny członek społeczności uznaje, że przedstawione dowody potwierdzają, że podejrzany użył zewnętrznego oprogramowania, ale on właśnie nie użył takiego oprogramowania. Niewystarczające dowody.
Informacja o obecnych pozycjach wrogich graczy, na przykład widzenie przez ścianę i dym, redukcję lub eliminację efektu oślepienia. Niewystarczające dowody. Inne zewnętrzne wspomaganie. Każdy rozsądny człowiek, że przedstawione dowody potwierdzają, że podejrzany użył zewnętrznego oprogramowania do celów inne niż wymienione, by uzyskać przewagę nad przeciwnikiem, na przykład speed hacking, skrypty automatycznych skoków, widoki do góry nogami. Griffing. Zachowa się antyspołecznie, na przykład umyślnie strzelał do kolegów drużyny, dawał i się postrzelić, nie uczestniczył w grze, przez dłuższy czas celowo chciał przegrać mecz. No słuchajcie, no nie mam pojęcia, naprawdę ja jestem w kropce. Co wy byście zrobili na moim miejscu? Ja naprawdę nie wiem. Słuchajcie, nie wiem, bo to jest takie... To jest dziwne, czy to były boty, czy to byli normalni gracze, nie? To jest to. Ale to jest, mi się wydaje, to jest takie bardziej ułatwianie gry, nie? Na przykład... Nie wiem, podwyższenie komuś rangi, czy coś w tym stylu, nie? Także ja bym go tutaj zreportował, chociaż nie miał nic, ale to jest takie, no... Nie wiem, żeby mieć globala szybko, no nie mam pojęcia, na czym to polegało, nie? Ale to nie są, w sumie to nie są haki, nie? Ja go zreportuję za griffing. Chociaż tutaj skrypty automatycznych skoków, widoki nad inne zewnętrzne wspomaganie, użyj zewnętrznego wspomagania. By uzyskać w sumie przewagę nad przeciwnikiem, nie? No to właśnie miał przewagę nad przeciwnikiem. Dobra, tak go zreportujemy, bo naprawdę się spieszę trochę. Mogę się oczywiście dłużej zastanawiać, ale naprawdę to było dziwne. I jakbyście mogli udostępnić ten filmik i na przykład tam pokazać tam komuś, że czy ktoś po prostu widział takiego dziwnego Overwatcha, nie? Bo ja się przyznam, że pierwszy raz takie coś widzę. Także bardzo wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście na inne Overwatche, na moje trolle. No i też... Oczywiście na najnowsze filmy też z FIFA. No i co? Trzymajcie się i na razie. Ten taki zoom jest. Dobra, idziemy tutaj. Dobrze, że możemy biegnąć. Wow! Kurde, on mnie goni! Ja nie mogę. Co to było?